witam Was bardzo serdecznie w tym filmie i dzisiaj chciałam podzielić się z Wami moim doświadczeniem związanym z dwujęzycznością. Jako osoba mieszkająca już od kilku lat za granicą i wychowująca dwójkę dzieci właśnie w innym kraju niż Polska. Także zapraszam serdecznie do oglądania tego filmu. Po pierwsze może zacznijmy od tego, że dwujęzyczność Waszych dzieci i dwujęzyczność właściwie, która jest w Waszej rodzinie, bo ona tak naprawdę powiem Wam, że będzie dotyczyć wszystkich domowników. Powiem Wam, że wydawało mi się, tak jak pewnie większości z Was, że jak Wasze dzieci urodzą się w innym kraju, za granicą, w innym kraju niż Polska, to dzieciom będzie bardzo łatwo przyswoić ten język, który obowiązuje właśnie w tym kraju. I nic bardziej mylnego. To znaczy, oczywiście są wyjątki, na pewno z wielu z Was te przygody wyglądały zupełnie inaczej, ale chciałam podkreślić, że te przygody i ta historia wcale niekoniecznie będzie tak łatwa, jak może się wydawać. I tak było na przykład w moim przypadku. Warto podkreślić, że każde dziecko jest inne, każdego dziecka będzie też inna historia, także nie ma tutaj absolutnie, wydaje mi się, żadnej reguły. Ten film chciałam stworzyć dla osób, które po prostu stają przed tą przygodą albo zmagają się z jakimiś wyzwaniami i chciałam się podzielić z Wami właśnie moją historią, naszą historią, która wcale nie jest taka prosta i troszkę była taka zawiła i też dalej jest, bo tak naprawdę powiem Wam, że ta dwujęzyczność zacznie się w pewnym momencie Waszego życia, w pewnym momencie Waszego dziecka, ale ona tak jakby, to nie jest coś, co można szybko przejść. To będzie proces i jest proces, który gdzieś tam po prostu trwa i trwać będzie tak naprawdę przez wiele lat, nie wiem jak długo, ale na pewno nie jest to coś, w co wejdziecie, przejdziecie i zostawicie za sobą. Dwujęzyczność, powiem Wam, to jest dość rozwinięty temat i możecie znaleźć o nim sporo informacji. Tutaj może zacznę od razu od tego, że wszystkim rodzicom, którzy właśnie stają przed tym wyzwaniem i dla których na przykład po prostu ta przygoda wcale na przykład nie zaczęła się łatwo, albo zaczęła się właśnie łatwo, ale gdzieś później pojawiają się w Waszym życiu przeszkody, bo tak naprawdę oczywiście tutaj to życie jest różnie się toczy i różne są sytuacje, więc nie jest powiedziane, że jak już się łatwo w to weszło, to się łatwo i gładko przez to przejdzie. Polecam Wam bardzo serdecznie tą książkę Bilingual Families. Ten podręcznik jest bardzo fajnym takim poradnikiem, bo wydaje mi się, że to jest napisane z tego, co pamiętam, przez osobę, która tak naprawdę przechodzi przez te przygody i która zapoznała się właśnie z różnymi innymi teoriami, bardziej naukowymi i stworzyła właśnie tą książkę i na podstawie swoich doświadczeń. Nie wiem, czy jest odpowiednik wersji polskiej i powiem też Wam, chciałam Wam od razu podkreślić, że jak będziecie jakichkolwiek szukać materiałów związanych właśnie z dwujęzycznością, żeby też spróbować tak jakby wyjść poza granice naszych twórców. Dostałam od Was fajnego maila i właśnie z podpowiedzią na temat tego filmu i bardzo takiego, powiedziałabym, zbliżonego do naszej historii. Pomyślałam sobie, że niektórym właśnie taki film może się przydać. Nasza historia zaczęła się oczywiście już kilka lat temu z dwujęzycznością i nie była ona też taka prosta i ona też wygląda inaczej w przypadku mojej córki, a inaczej w przypadku mojego syna. Jeżeli chodzi o moją córkę, to tak naprawdę wtedy już ta przygoda została rozpoczęta, bo ona jest starsza. I powiem Wam, że wszystkie osoby dookoła, wszyscy specjaliści, lekarze, czy osoby, które w jakikolwiek sposób mają związane i są związane z edukacją dzieci, wszystkie te osoby od samego początku radziły nam, żeby skupić się na naszym języku, na głównym języku. W sumie ten język tak naprawdę już nie staje się, nasz język polski nie staje się tym pierwszym językiem, ale żeby na nim się skupić, jeżeli chodzi o nasze dzieci, od samego początku. Żeby nie uczyć naszych dzieci właśnie tego języka, który obowiązuje w naszym kraju, tylko skupić się na naszym rodzinnym języku, żeby jak najwięcej i jak najwcześniej zaczęły właśnie się tego języka uczyć, bo później, kiedy już zaczną i wejdą w ten język, w naszym przypadku język angielski, to będzie im zdecydowanie trudniej mówić właśnie w naszym rodzinnym języku, w języku naszej rodziny i będą wybierały po prostu ten język, który stanie się dla nich tak naprawdę pierwszym językiem. I powiem Wam, że tutaj, jeżeli chodzi o teorię, troszkę są rozbieżności. Z tego, co wiem, to podręczniki raczej mówią, że można tak naprawdę zacząć dwa języki bądź więcej jak najwcześniej. Ale to wydaje mi się, że to jest już tak naprawdę wybór Waszego rodzica. Z mojego doświadczenia
Ja teraz, tak mi się wydaje, chciałabym powiedzieć, że nie żałuję tego wyboru, że skupiliśmy się na tym języku polskim, ale był taki moment w naszym życiu, że bardzo tego żałowałam i obwiniałam siebie, że nie tak jakby, że troszkę wydawało mi się, że może powinno być jednak inaczej, żeby zapoznać nasze dzieci właśnie z tym językiem, w którym wszyscy się tutaj na miejscu posługują. I miałam do siebie taki żal, miałam takie wyrzuty, że jednak to był gdzieś błąd i że ja tak naprawdę przyczyniłam się do tego, że utrudniłam im ten start w szkole, w przedszkolu, bo tak naprawdę właśnie w tym momencie, kiedy wasze dzieci pójdą do przedszkola, pójdą do żłobka, czy zaczną się bawić z innymi dziećmi, sąsiadami na przykład, czy na placu zabaw będą spędzać czas, to w tym momencie właśnie zaczyna się ta przygoda taka prawdziwa z tą dwujęzycznością, kiedy one już wyjdą z domu i będą próbować komunikować się z innymi. Powiem Wam, że też u nas te szkoły były inne i mieszkaliśmy też w innym miejscu wcześniej, kiedy moja córka zaczęła szkołę i akurat w tym miejscu, w poprzednim naszym mieście, było bardzo dużo osób przyjezdnych i w szkole, do której też chodziła moja córka, była też taka mieszanka kulturowa i mieszanka, jeżeli chodzi o języki. Więc wszystkie dzieci były w dość podobnej sytuacji. I więc to wszystko zależy również właśnie, jak widzicie, od miejsca, gdzie mieszkacie, od szkoły, od regionu, też od waszych dzieci tak naprawdę, jak do tego będą podchodzić, czy będą bardziej wrażliwe, czy będą gdzieś tam twardo przechodzić, tylko pójdą tak naprawdę za tym wyzwaniem. Także tutaj jest bardzo wiele różnych zmiennych i takich zależnych, które będą związane z tym tematem. I właśnie w naszym przypadku, kiedy córka poszła do szkoły, do przedszkola właściwie, to tam, gdzie panowała taka wielokulturowość, to ta dwujęzyczność nie stanowiła większego problemu. Przede wszystkim od razu zaznaczę i to mówią wszystkie podręczniki i wszyscy Wam powiedzą, wszyscy lekarze, wszyscy specjaliści, że dzieci dwujęzyczne zaczynają mówić później, mogą mówić później nawet również w tym pierwszym języku, bo to nie jest też tak, że nawet jak są niemowlakami, da się jakby ich odseparować od tego języka, który panuje dookoła. To jest niemożliwe, jest on gdzieś tam, on będzie się po prostu przeplątywać między tym waszym językiem, ale gdzieś tam się pojawi, więc no chyba to jest coś takie logiczne, że każdy byłby troszkę taki confused, bym powiedziała. Każdy byłby troszkę taki, wiecie, zdezorientowany w temacie, więc dzieci generalnie dwujęzyczne zaczynają mówić później, nawet w tym pierwszym języku, w drugim języku, ale po prostu potrzebują na to troszkę czasu, nie zawsze, ale takie jest założenie i taki po prostu, nawet te specjaliści dają po prostu dzieciom na to czas. Kiedy nasza córka była w szkole, gdzie jest wielokulturowość i było wiele języków, wszystkie dzieci tak naprawdę nie mówiły jeszcze w żadnym języku dobrze, albo w ogóle czasami nie mówiły w żadnym języku, posługiwały się tym własnym dziecięcym językiem i próbowały w ten sposób się porozumieć. Wiecie, jak dzieci podchodzą do różnych spraw, że tak naprawdę czasami nie muszą rozmawiać, a i tak spędzają ten czas na zabawie i znajdą tą drogę, żeby się komunikować. Więc w tym momencie to było wszystko ok. Przyszedł taki czas, gdzie przeprowadziliśmy się do miasta i do miejsca, gdzie tak naprawdę ta wielokulturowość, można powiedzieć, w naszej okolicy jest znikoma. A w naszej szkole to tak naprawdę już nie istnieje. I jest tak naprawdę kilka osób, które gdzieś tam posługują się też innym językiem, czy ich rodzice właściwie pochodzą z innego kraju. A w większości wszyscy są miejscowi i tu mówię o całej szkole. A w klasie to tak naprawdę nie było nikogo u mojej córki, która poszła właśnie tutaj do szkoły i tak naprawdę stanęła przed tym wyzwaniem dwujęzyczności i pojawił się taki moment, gdzie zaczęłam troszkę żałować. Tak? To tak naprawdę jeszcze nie była apogeum wyrzutów wobec siebie, tylko tak troszkę zaczęłam, że może powinnam wziąć pod uwagę właśnie ten moment, kiedy pójdzie moje dziecko do szkoły i tak naprawdę to może stać się problemem. Ja troszkę sobie tego nie wyobrażałam. Wydawało mi się to takie łatwe, że tak wiecie, dzieci po prostu, każde dziecko przez to wchodzi, tą dwujęzyczność ono jest małe, bo tak się o tym mówi generalnie dookoła takie założenie, że dzieciom bardzo łatwo przyswoić język, więc wydawało mi się, że skoro to tak wszyscy o tym mówią, że to jest takie proste, że to jest takie łatwe, więc jak ono pójdzie do tej szkoły, to tak naprawdę wejdzie w ten język i po prostu pochłonie go i zacznie się komunikować. Czyli o mojej córce myślałam, że ona sobie tym wszystkim poradzi, ale nie zastanawiałam się tak naprawdę, jak to wygląda z drugiej strony, czyli jak druga strona będzie miała tak jakby problem z komunikowania się z moją córką. I to był też moment w szkole, kiedy ta zabawa
dzieci znajdują ten wspólny język dalej, jeżeli chodzi o zabawę, ale kiedy już tak naprawdę wszystkie dobrze sobie radzą właśnie z tym mówieniem, z rozmową, to tak jakby wiadomo, że jest to trochę łatwiej, jest to dla nich ułatwienie, więc bardziej próbują tak jakby właśnie tą drogą porozmawiać i tą drogą znaleźć sposób tej zabawy. Więc zaczęły po prostu też być zdezorientowane, bo jeżeli dzieci nie miały styczności z tym, że dookoła inne dzieci mówią w różnych językach, jest inna kultura, jest inny język, to ja zauważyłam, że jej koleżanki i koledzy są po prostu zdezorientowane, kiedy na przykład mówią, chcą się komunikować, a druga strona nie do końca wszystko rozumie, bo moja córka już miała styczność z tym językiem, więc ona już znała jakieś słowa, wyrażenia, sformułowania, ale oczywiście nie było to na tyle zaawansowane jak osoby, które, jak inne dzieci, które mówiły tylko w tym języku, od samego początku się tylko tego języka uczyły i tak naprawdę no, były oczywiście na bardziej zaawansowanym etapie tego języka. Były takie momenty, gdzie jej było przykro i przez to było oczywiście również nam przykro. Był to też czas, kiedy te wyrzuty zaczęły się pojawiać i nie było tak łatwo. Powiem Wam przyjemnie, bo wiedzieliśmy, że gdzieś tam musi przejść przez to. Próbowałam dać jej wsparcie z mojej strony. Zawsze zastanawiałam się, czy jest ono wystarczające, czy jest ono odpowiednie przede wszystkim do tematu. Pod okiem nauczycieli i powiem Wam, że my nie baliśmy się o to zapytać i chcieliśmy o to rozmawiać i zaznaczaliśmy też ten temat i chcieliśmy tak jakby wiedzieć, mieć to na uwadze, zobaczyć też, czy nauczyciele mają to na uwadze, czy też wiedzą, jak podejść do tematu, bo nauczyciele w poprzedniej szkole, gdzie tak naprawdę mieli na co dzień taki kontakt i doświadczenia właśnie z tą wielojęzycznością, byli na pewno do tego przygotowani odpowiednio i tak jakby to nie stanowiło jakiegokolwiek ani problemu, ani w ogóle to nie stanowiło żadnego wyróżnienia, to jakby w ogóle taki temat nie istniał. Natomiast w nowej szkole to też było jakieś wyzwanie dla nauczycieli. Ale nauczyciele mieli to na uwadze i tak jakby z tej perspektywy czuliśmy taki komfort. Jeżeli chodzi o mojego syna, sytuacja i historia była już inna, dlatego, bo mój syn właśnie zaczął szkołę i zaczął ten kontakt z dwujęzycznością w tym miejscu, gdzie właśnie nie było tej wielokulturowości, nie było różnych innych języków, więc on, wydaje mi się, że miał taką trudniejszą sytuację. Chociaż siostra jego troszkę ten język przynosiła do domu, więc tu gdzieś był ten kontakt z językiem, ale w klasie i w szkole na pewno było już to dla niego większe wyzwanie. Moja córka zawsze ciągła do innych osób, a mój syn jest taki bardziej mamusi, także on był taki nauczony i bardzo lubiał spędzać czas ze mną, czy spędzać czas w domu. Troszkę inne charaktery. Także to też przyczyniło się do tego, jak on podszedł do tego języka. Teraz troszkę to może brzmi zabawnie, ale ten początek w ogóle nie był śmieszny i wtedy tak naprawdę pojawiło się to moje apogeum wyrzutów wobec samej siebie. Bardzo żałowałam, że odseparowałam moje dzieci od tego języka, który jest dookoła nas, którym wszyscy dookoła się posługują, jak na przykład, że nie uczyłam ich podstawowych słów, że jak oglądały bajki czy słuchały piosenek, to one były w języku polskim, a nie w języku angielskim. I wtedy stwierdziłam i pomyślałam sobie, że popełniłam największy błąd i tak naprawdę utrudniłam im cały start i cały początek ich edukacji, ich kontaktów, relacji z rówieśnikami i że po prostu ja to wszystko zepsułam. I wtedy tak naprawdę to czułam. Bardzo miałam duże wyrzuty do siebie, płakałam, było mi smutno. Stwierdziłam, że gdzieś tam nie posłuchałam swojego ja wewnętrznego, tylko poszłam za tą radą wszystkich specjalistów, wszystkich osób, które teoretycznie wydawało mi się, że znają się na temacie i tak jakby są wiedzą i ich doświadczenie jest bogatsze i tak naprawdę bardziej to wszystko będzie efektywne. I miałam do siebie wielki żal o to. To jest właśnie taki kluczowy punkt tej historii. I było to w naszym przypadku kontakt z osobami, które są po prostu wykwalifikowane w tym temacie, które mają bardzo duże doświadczenie, bardzo dużą wiedzę na ten temat. I to było też dla nas ciężkie, bo nam niełatwo jest prosić o pomoc. Troszkę wydaje nam się, że ze wszystkim sobie poradzimy, że wiemy wszystko lepiej. I znakiem dla nas, że nasz synek nie do końca jest w tym czasie szczęśliwy, było na przykład to, że on bardzo niechętnie chodził do przedszkola. Chciał zostać w domu. Jest to moim zdaniem już dość poważny znak. Ja
na początku troszkę do tego podchodziłam z dystansem, dlatego, bo wiedziałam, że on ma też inny charakter, więc u niego nie do końca się to też tak pozmieniało. Gdyby było tak w przypadku mojej córki, która zawsze ciągnie do wszystkich i do wszystkiego i ona chce być wszędzie, gdyby ona w tym momencie się tak zachowała, to troszkę może bardziej bym się przeraziła, albo szybciej jakąś próbowała coś zrobić, jakieś działanie. Mój synek ma też inny charakter, więc on od samego początku wcale tak chętnie nie chciał tak jakby zacząć tej zabawy z rówieśnikami. I on po prostu lubiał spędzać czas w domu, być z mamą, więc to gdzieś tak troszkę z dystansem na początku do tego podchodziłam, ale później zobaczyłam, że to już jest ten czas, że trzeba coś zrobić, żeby mu po prostu pomóc, bo tak naprawdę my jesteśmy za to odpowiedzialni. Kiedy mamy taką możliwość, to warto gdzieś tam się tutaj otworzyć. To nie jest łatwe, wiem jak do tego podchodzimy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie taki moment, gdzie warto się otworzyć, warto nasze umysły otworzyć na to i co można zrobić, jak można zrobić, i po prostu zacząć jakieś działanie, zacząć coś robić. Więc rozmawialiśmy z nauczycielami i uznaliśmy, że to jest odpowiedni moment, żeby skontaktować się z taką specjalistą, jak to brzmi. Z osobą, która, tak jak Wam wspomniałam, ma doświadczenie, ma wiedzę, ma teorię, ma praktykę. W tym momencie wkroczyła taka osoba jak Speech and Language Therapist i to jest odpowiednik logopedy w Polsce. I mieliśmy właśnie spotkanie z tą osobą, która zresztą poleciła mi ten podręcznik. Także jak widzicie, wiedziała co robi. I powiem Wam, że po przeczytaniu naprawdę tego podręcznika bardzo Wam polecam zapoznanie się z różnymi tego typu teoriami. Tak jakby poznanie tego, zobaczycie wtedy, że to wcale nie jest tak, jak się wydaje, że to jest... Że to jest tak jakby ta, że dwujęzyczność to jest część Waszego życia. I to jest coś, co będzie wchodzić na różne pola Waszego życia, przede wszystkim Waszego dziecka. W tym momencie się uspokoiłam. Zobaczyłam, że troszkę to też właśnie, ten podejście do tej dwujęzyczności, to troszkę też wychodzi z naszej kultury, z naszego założenia, dlatego, bo w naszym kraju, czy w naszych regionach, właściwie o czym też zresztą mówi ta książka, w naszych regionach jednojęzyczność jest bardzo popularna, ale nie wiem, czy wiedzieliście, że większość osób na świecie posługuje się więcej niż jednym językiem, także więcej osób na świecie jest dwujęzycznych. Akurat niestety nasz region jest takim książkowym przykładem tej jednojęzyczności, więc na pewno to też ma jakieś przełożenie na to, jak my do tego podchodzimy, jak się tego boimy. I co więcej, chciałam Wam też powiedzieć, i to też warto wziąć pod uwagę, ja to właśnie brałam pod uwagę, czego później akurat żałowałam. I powiem Wam, że właśnie tutaj na miejscu zobaczyłam i spotkałam się z sytuacjami, gdzie rodzice na przykład są Polakami i wyemigrowali, ej, dzieci, które są już dorosłe, bardzo, bardzo słabo mówią po polsku. Ale jest też bardzo dużo sytuacji, gdzie rodzice właśnie są Polakami, a ich wnuki już w ogóle nie mówią po polsku i to jest bardzo dużo takich sytuacji. I powiem Wam, że to jest coś, co też mnie przerażało, coś, co też mnie utrwalało też w takim przekonaniu i założeniu, że warto kłaść nacisk na to i pamiętać o tym naszym pierwszym języku. I ta pani właśnie, która miała też z nami spotkanie, podkreślała, jak ważne jest to, komunikacji ich z rodziną. Jeżeli już zapomniemy o tym naszym języku, utrudnimy im te kontakty i to będzie działało po prostu w dwie strony. Ani rodzina nie będzie mogła się porozumieć, ani tak naprawdę nasze dzieci nie będą mogły się dobrze komunikować z rodziną. Także powiem Wam, że z naszego doświadczenia i z mojego doświadczenia warto jest kłaść nacisk na ten język polski, warto o nim pamiętać, od samego początku go wdrażać, praktykować go, później troszkę jest mniej jeszcze czasu na to, żeby się go uczyć niestety, więc czytać nawet bajki w języku polskim, oglądać bajki, rozmawiać, ale nie oszukujmy się, prawda jest też taka, że jak dzieci idą do szkoły, jak my idziemy do pracy, to tego czasu tak naprawdę na ten język polski będzie, jest coraz mniej. I wiem to właśnie po sobie, gdzie trudno nam ten język polski nawet przemycić w ciągu dnia. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam Wam tym materiałem. Wiem, że macie wątpliwości związane z tym tematem. Właśnie dostałam od Was też maila, bardzo podobne sytuacje i doświadczenia, przez które przechodziliśmy. Także polecam Wam kontaktować się i rozmowę z Waszymi nauczycielami, właśnie z nauczycielami Waszych dzieci, kontakt ze specjalistami, o takie spotkania poprosić albo Waszego lekarza pierwszego kontaktu, żeby Wam gdzieś wsparł w tym, pokazał drogę, gdzie, jak warto
zacząć, a najlepiej właśnie również z nauczycielami, bo nauczyciele też wiedzą, z jakimi osobami się kontaktować, ale nawet jeśli wasi nauczyciele nie mają tych wątpliwości, ale wy macie jakieś wątpliwości i macie jakieś obawy przed tym, to warto poprosić o takie spotkanie. W mojej historii wiem, że wszyscy tak naprawdę będą was w tym wspierać, a nie przeszkadzać, ani utrudniać. Przed tą dwujęzycznością stoją tak naprawdę wszyscy rodzice dzieci mieszkających poza granicami naszego kraju i każde dziecko gdzieś tak naprawdę w pewnym momencie swojego życia stanie przed tym wyzwaniem i będzie miało mniejsze bądź też większe przygody związane z tym tematem. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Jak zawsze zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa!